Siemaneczko, z tej strony Menti, a dzisiaj zagramy sobie Dungeon Questa i przejdziemy sobie jedną z najtrudniejszych mapek, zobaczymy czy mi się uda przeżyć. Mam nadzieję, że mi się uda przeżyć i się uda to w ogóle przejść. Mamy super ekipę, jest Kronim, Przytulasek, zwykły człowiek i kto tu jeszcze ze mną jest? Cho, nasz leczący mag. Gdzie on jest? Mam nadzieję, że się raz pojawi nasz leczący mag tutaj i nam nigdzie nie zniknie. Albo go nie ma? Chyba nam zniknął. Trudno, damy radę sobie bez niego. Dobra. O, tu z Kronimem jesteśmy, dobra w ogóle. Widzowie, zanim w ogóle zaczniemy tego dungeona, to nie spóźnij zostawić lajkacza na dole. Lajki, bardzo miło widziane. Dzwoneczki. I subskrypcje, zasubskrybujcie ten kanał, zróbcie to, naprawdę fajnie będzie. I niestety naszego maga nie ma. To kto leczy? Ja mam szary. Dobra. Dobra, lecimy. Tylko jedna osoba musiałaby leczyć. Kto leczy? Hi. Właśnie czo nie ma. Jedna osoba musiałaby leczyć. Ciekawe kto będzie leczył. Ale zwykły człowiek się to zamieni na leczonko. I lecimy. Odpalando. Dobra, damy radę. Zobaczycie w ogóle jak wygląda Pirat Island i jak się przychodzi najtrudniejsze z najtrudniejszych. Jest to najtrudniejszy właśnie ten podział. Dobra, dajmy radę. Na luzie to można przejść, zobaczcie. Jakiegoś większego problemu nam to nie sprawuje. Ja mam 15 tysięcy życia. Nie jest to jakaś ogromna liczba w porównaniu do innych. Biję po 50 ponad tysięcy. Po takiej jednej fali, powiem o nasze damage. Ja mam 5 milionów, Przytulasek ma milion i Kronim też ma 5 milionów. Więc no tu jesteśmy na równi, chociaż ja nie mam wszystkiego. Jeszcze nawet nie mam zbrojki magmowej. Oni mają, więc tu jest coś. To bije po 10 tysięcy, naprawdę duży damage to zadaje, więc widzowie, zobaczycie w sumie teraz jak to się robi. Jak się teraz pokonuje takie ciężkie tu bossy. Dobra, jedziemy. O, szybciutko poszło. Widzicie, w ogóle minutkę i mamy pierwszego mini bossa. To jest super. Teraz tak, mamy dwa pokoje do rozbicia i pająk, drugi boss. Zobaczycie drugiego minibossa, jak w ogóle działa drugi miniboss. 5 minut może zrobimy całego dungeona, jakby się udało. Jest to hardcore jeszcze, najtrudniejszy poziom hardkorowy. Jak widzicie, dużo expa też leci, ja mam jeszcze VIP-a, czyli jeszcze więcej expa. Więc jest git. Dobra, super. Skill, jakie skille używam? Używam kręcących się mieczy, jak widzicie, tak kręcących mieczy. I o tak jakby spadających też mieczy z nieba. Też bardzo dobry damage zadają. One zadają chyba damage około 300, niecałe 300 tysięcy. To jest dopiero kozacki damage. Dobra. Drugi człowiek idealnie nas tu leczy, więc jest luz. Zobaczę w ogóle jaki damage zadawaliśmy. Ja 21, Kronin 29, jest lepszy, no bo ma zbrojka, ja nie mam zbrojki zrobionej. Więc zobaczymy, dobra, lecimy tutaj. Tu od razu się najlepiej chować na lewo, nie biegną za daleko, żeby jak najdłużej przeżyć. Dobra, lecimy. I spróbujemy go na raz. Spróbujemy go na raz, wiem, że będzie ciężko, ale spróbujemy go na raz, patrzcie. Patrzcie jak HP mu leci. Dobra, na raz go zrobimy. Zrobiliśmy go na raz, idealnie. To już był ryzyk, bo już czerwony się zrobił. I lecimy z kolejnymi rzeczami tutaj. Minęły dopiero 3 minuty od zaczęcia całego dungeona. Zobaczcie w ogóle jak to szybciutko idzie. Idzie to mega szybko, więc jest fajnie. Dobra, za nami jeszcze te szkielety, które respawni pają, znaczy te zombie, które respawni, trzeba na nie uważać strasznie. One też duży damage zadają. Dobra, udało się, ten zaraz nas dojdzie, a my sobie tu na spokojnie zniszczymy kolejną grupkę. Chociaż damage kozacki. 26 milionów, Kronin 43. Nadal robi dużo większy damage ode mnie. Ja mam jeszcze źle staty porozdawane. Bo nie mam porobionego EQ. Jak tylko porobię EQ, tak, że będę miał staty lepiej porozdawane.
Ale no na początku muszę sobie zrobić całe EQ tak jak chcę. Shift locka używamy i lecimy. Dobra, nie, nie, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie, bo padnę. Dobra, w ostatniej chwili mnie uleczył jeszcze. 300 tysięcy. Lecimy. Tutaj jest ostatnie miejsce przed bossem. Tutaj jest bossik. Zaraz. Teraz informacja, jak wchodzi się do bossa. Nie wchodźcie razem wszyscy na kładkę, jak już widzicie to grupą. Tylko po kolei. Dobra. Okej. Okay. Boss ma 9 milionów życia. I tak, wchodzicie lewo, prawo. Kronim troszeczkę musiałby iść na lewo, bo jak mi za prawo pójdzie, to jak padnę. Kronim. Przed środkiem. To jest bardzo złe, że przed środkiem. Dobra. Może następny raz się nauczysz, że nie chodzi się środkiem. Tylko chodzi się lewo i prawo, tak dwie osoby. I jest idealnie. Dobra, na dwa nie zrobimy, ale zobaczcie jak szybko leci ten bosik, zobaczcie. Dobra, i teraz jest coś takiego, że trzeba uciekać do tyłu. I teraz go niszczymy. Idealnie, wow! Co dostaliśmy, zobaczcie, dostaliśmy 2100, taki dobry miecz, może to rozdam widzom, jak będziecie chcieli. Ale i tak mam lepszy, 2400 miał chyba staty początkowe. Jakaś różdżka na 6, też fajna. Chociaż zbieram na legendarny miecz or złoty, który ma z ponad 5000 damage'u, nawet nie na maksa ulepszony. Więc to jest dopiero kozak. Dobra. I tak oto przeszliśmy sobie dungeona tego. Może go zrobimy jeszcze raz, co? Czy nie? Zobaczymy sobie w ogóle. Patrzcie ile w ogóle zadaje damage'a tym. 270 tysięcy. Brakuje mi tylko magmowej zbroi. Mamy Inferno Helmet. Fajny, fajny, bardzo mega fajny. 1000 psychikala. Pirate King. Tutaj mamy taki zbrojkę, która daje dużo health'a. W sumie moglibyśmy sobie wziąć zbrojkę, która daje 5000 health'a. Ulepszyć ją sobie na... na, o, w sumie Kronim. Zobaczymy. Kronim, dasz zbroję na HP. Zobaczymy, zobaczymy, czy będę wybił więcej. Przetestujemy sobie to. Zobaczymy. O, ten też sobie ulepszył. No, to teraz wszyscy są ulepszeni. Wszyscy są ulepszani. Czyli nasza ekipa teraz urosła w siłę i to jeszcze bardziej. Ja tym kręcącym się biję po 70 tysięcy, 78 tysięcy do 2000. To jest taki kozacki damage, który rozwala wszystko po prostu. 150 tysięcy tym. Nie, tym 200 coś tysięcy tym kozaczek. W ogóle oni zaczynają kolejnego? Zaczynają kolejnego, więc lecimy chyba z kolejnym dungeonkiem. Ja wszystko sprzedałem, Kronie wszystko sprzedał, dobra. Nie, to będzie troszeczkę dłuższy odcinek, bo polecimy sobie z drugim dungeonem go. Dobra, lecimy jeszcze z jednym dungeonem tym samym, zobaczymy co teraz nam drobnie, jak szybko nam się uda to przejść w ogóle. Będzie to dłuższy odcineczek, zobaczycie sobie dwa razy przejście najtrudniejszego dungeona. Dobra, lecimy z tym trudnym dungeonem jeszcze raz. A co tam? Zaraz zaczynamy. Zaczynamy czy nie zaczynamy? Halo? Jest Kronim? Je, a nie, Kronim jeszcze widzicie. Musicie poczekać jak wszyscy spadną, to znaczy, że wszyscy się załadowali. O, dobra. Załadował się, będzie mógł iść. Oni tak fajnie wyglądają i tej zbrojki brakuje. Ale ten nie ma, o, ten nie ma hełmu nowego. Tak. Lecimy. Zrobimy to ostatni raz, bo aby... Mogę nie być klerem? Ojejku. Ja nie mam heala, więc będzie ciężko. No to będzie ciężko, bo bez heala sobie chyba tu nie damy rady. Dobra, ale nie, dobra, poradzimy sobie widzowie jakoś. Ale nie, nie będę was tu przyciągał, żeby dłużej zobaczyliście, jak to się raz przychodzi, więc naprawdę dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie. Ja będę się...
tutaj będzie nas healował i tak. Więc dziękuję wam naprawdę za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcjach, lajkach. Trzymajcie się, a jedę dalej przychodzić, bijać 70. Nagram odcinek, jak dobędę 70 i zdobędę legendarną broń. Na razie, trzymajcie się, żółwior dla was.